Według informacji posiadanych przez Stowarzyszenie Księgowych, absolwenci Technikum Ekonomicznego, Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych, ale w ogóle szkół średnich o profilu ekonomicznym są bardzo poszukiwani na rynku pracy przez pracodawców. Państwo macie kwalifikacje zdobyte przez jednak parę lat nauki w szkole średniej, ugruntowane programami komputerowymi, czyli narzędziem, które jest bardzo istotne aktualnie w pracy księgowej, i na pewno absolwenci nie będą mieli obecnie problemów ze znalezieniem pracy. Najcenniejsze cechy uczniów na praktykach są takie, żeby uczniowie przede wszystkim chcieli się uczyć, chcieli nas słuchać, chcieli poszerzać swoją wiedzę, a przede wszystkim w praktyce wykorzystywać to, czego się nauczyli w szkole. Jakimi cechami powinien się odznaczać młody pracownik wchodzący na rynek pracy? Tutaj też dużo właśnie zależy od pracownika. My jako pracodawcy, jako doświadczeni pracownicy przekażemy temu młodemu człowiekowi całą swoją wiedzę, taką, którą posiadamy, ale właśnie też chęci tego człowieka. Im więcej on będzie miał chęci, żeby się nauczyć, tym więcej my będziemy mogli mu przekazać. I z biegiem czasu, z biegiem miesięcy, z biegiem kolejnych lat ten młody człowiek stanie się specjalistą w tym, co będzie robił tak naprawdę. Z punktu widzenia Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego Bydgoszczy absolwenci Państwa uczelni studiują na różnych wydziałach, natomiast na Wydziale Zarządzania studiują Państwo na kierunkach zarządzanie inżynieria produkcji i na nowo otwartym kierunku finanse i rachunkowość, także oczywiście Państwa absolwenci studiują na naszych uczelniach. Są Państwo świetnie przygotowani, z punktu widzenia nauk ekonomicznych mają Państwo dobre przygotowanie ekonomiczne, w związku z czym łączą Państwo jak gdyby wiedzę dotychczas zdobytą, poszerzają Państwo swoje zainteresowania i z punktu widzenia efektów kształcenia świetnie sobie Państwo radzą zarówno pod kątem teoretycznym, jak i pod kątem praktyk i realizacji różnych udziałów w konkursach czy innych imprezach uczelnianych. Jak Pani ocenia taką formę współpracy z pracodawcami? To jest jedyna słuszna forma, powiedziałabym, dlatego że ucząc się czegokolwiek, nabywając wiedzę i umiejętności, trzeba zawsze znać ten cel końcowy. Zawsze trzeba znać pewną całość, żeby dobrze wywiązywać się ze swoich obowiązków. Poza tym spotkanie z pracodawcą to jest taka szansa na kształcenie tych umiejętności miękkich, umiejętności kluczowych, zachowanie się w zespole, jeżeli dobrze Państwo wykorzystacie swój czas praktyk, jest to też okazja do tego, żeby nabyć takiej umiejętności coraz bardziej adekwatnej samooceny. A to jest taka kompetencja, która pozwala na rozwój, bo jeżeli ja będę sądziła po ukończeniu szkoły, studiów czy jakiejkolwiek formy doskonalenia, że ja już wszystko wiem albo wiem bardzo dużo, to nie będę miała też tej pokory i ciekawości, żeby chcieć wiedzieć więcej. I takie stykanie się z pracodawcami, z praktykami, to może być czas, który posłuży samorozwojowi, ale też inspiracji i też oczywiście nabywania tych umiejętności zawodowych. Czy są Państwo zadowoleni z pracy naszych absolwentów? Jak najbardziej tak. Mieliśmy przyjemność współpracować już z kilkoma uczniami. Ta współpraca też wiele razy się przedłużyła, nie tylko na czas praktyk, ale również na czas później stażu, a również i dalej. I przede wszystkim wspominamy, że są to uczniowie bardzo kulturalni, którzy podchodzą do obowiązków bardzo rzeczowo i tyle. Myślę, że miesięczny okres pozwala nam poznać danego potencjalnego i przyszłego pracownika. Z reguły na koniec prowadzamy rozmowę, w której dowiadujemy się, czy jest zainteresowany w ogóle współpracą. Też mieliśmy miesiąc na jego poznanie. On miał miesiąc na poznanie nas i pytanie, czy jest nam po drodze. Po jednym miesiącu już można sobie odpowiedzieć. Z reguły, jeśli decydujemy się na współpracę, obie strony są zadowolone. Potwierdzeniem tego jest wielu uczniów, którzy pracują po dzień dzisiejszy u nas. Niektórzy wybrali inną ścieżkę kariery, ale u nas jakby nauczyli się tych podstaw, oswoili się, zobaczyli, co to jest
i sobie teraz świetnie radzą. Pracodawcy zaszczycili nas swoją obecnością, czyli widać było zainteresowanie, byli też przedstawiciele organów prowadzących, no i byli uczniowie. Sądzę, że to było bardzo ciekawe doświadczenie. Mam nadzieję, że to było takie spotkanie, które umożliwiło bezpośredni kontakt z potencjalnym pracodawcą i sądzę, że tak dobieraliśmy treści tych prezentacji, żeby odpowiadały na nawet niezadane pytania. Mieliśmy później takie kuluarowe rozmowy, odbywały się i wynika z nich, że bardzo są pracodawcy zadowoleni, dołączyli do tych swoich pozytywnych opinii na podstawie zachowań uczniów w czasie praktyk, dołączyli także spostrzeżenia z dzisiejszego spotkania. Zobaczyli uczniów otwartych, ciekawych świata, gotowych zadawania pytań, ale też dobrze, bardzo dobrze przygotowywanych przez szkołę. Także no, można powiedzieć, że podnieśliśmy waszą wartość rynkową dzisiaj. Odwiedziło nas wielu pracodawców, z czego jesteśmy strasznie zadowoleni. Wiele osób wychodziło i było bardzo zadowolonych ze spotkania. W skład programu schodził wywiad z panią Małgosią Małowińską. Ona jest przedstawicielem Stowarzyszenia Księgowych. Poza tym, wychodząc, pracodawcy mówili, że byli zaskoczeni tak miłą, ciekawą organizacją, a zarazem byli zaskoczeni tym, że była taka w miarę luźna atmosfera. Było czas na zadawanie pytań od uczniów, pracodawcy się odwypowiadali, wypowiadali się, wydaje mi się, że bardzo przychylnie o naszych absolwentach. Także uważamy za sukces to spotkanie. Miłym akcentem również była wizyta w naszej małej galerii księgowości. Było to miłe wspomnienie dla naszych pracodawców, podobały im się eksponaty. Jak oceniasz taką formę spotkania z pracodawcami? Uważam, że ta forma daje dużo możliwości w przyszłości na znalezienie pracodawcy, ponieważ wiemy, jak się zachować w stosunku do osób, które dają nam pracę. Mamy tutaj do czynienia z bezpośrednim kontaktem z pracodawcą, gdzie ta bariera między tymi stronami zostaje zmniejszona i po prostu i uczeń, i pracodawca gdzieś tam mają ten kontakt ze sobą. Możemy zadać pytanie, dowiedzieć się wielu rzeczy na ten temat, więc myślę, że to naprawdę ciekawa forma i również pozytywne odebranie przez uczniów. Uważam, że to spotkanie bardzo wiele nas nauczyło i sprawiło, że mogliśmy poznać naszych przyszłych pracodawców oraz pójdziemy w lepszym nastawieniu na nasze przyszłe praktyki, które odbędą się już w maju, więc to była naprawdę pozytywna forma takiego spotkania.